Ja mówiłem o takiej pokusie i o zadaniu. Nie? Pierwszy był tak, że od popularności do pełnienia posługi. To było to poprzednim razem. Od popularności do pełnienia posługi. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, że od prowadzenia do bycia prowadzonym. A to świetnie nam się kalkuluje. Nawet z dzisiejszą liturgią słowa i z Ewangelią. Idealnie po prostu. Od prowadzenia do bycia prowadzonym. Taki jest temat. I będzie miał jakby dwie części. Pierwsza część to będzie przedstawienie pokusy, jaka istnieje, a druga część to jest wyzwanie, które trzeba podjąć. Pokusa i wyzwanie. Więc zaczynamy. Będzie krótko, bo ja nie wiedziałem, że tu jest tak ciepło. Ja sobie myślę, a nie będę ich tam trzymał, bo nie wiadomo, czy ciepło, czy zimno. Ale może będzie dyskusja. Może będzie. Więc tak. Pokusa jaka jest? Pokusa, można powiedzieć, miej władzę. Miej władzę. To jest trzecia pokusa, której był poddany Jezus. To pokusa władzy. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko. To jest Mateusz 4 rozdział, 9 wiersz. I kiedy zadajemy sobie pytanie, myślę, że wielu z nas zadaje sobie takie pytanie, o główny powód, dlaczego tak wielu ludzi odchodzi od Kościoła w Europie, w Ameryce, nawet w Polsce, teraz to jest dosyć popularny trend, to przychodzi, jedna z odpowiedzi, jaka przychodzi mi na myśl, to jest władza. To jest władza. Jednym z takich największych przejawów ironii w historii Kościoła jest to, że jego przywódcy stale ulegali pokusie władz. Politycznej, militarnej, ekonomicznej, władzy moralnej, duchowej. Mimo, ja to zaraz, bo to teraz to tak trochę dziwnie brzmi, ale ja to później wyjaśnię. Mimo, że nadal przemawiali w imię Jezusa, który przecież nie trzymał się swojej pozycji, swojej Bożej mocy. Zrezygnował z niej i stał się takim, jacy my jesteśmy. Więc pokusa, aby uznać władzę za właściwe narzędzie głoszenia Ewangelii. Wydaje się, że to jest jedna z najsilniejszych w ogóle pokus. Władza za właściwe narzędzie głoszenia Ewangelii. Uznawanie w taki sposób władzy. Stale powtarzamy, że władza, pod warunkiem, że jest wykorzystywana w służbie Bogu i innym ludziom, jest rzeczą dobrą. Prawda? To jest bliskie. Mi też to jest bliskie. Władza, pod warunkiem, że jest wykorzystywana w służbie Bogu i ludziom, jest rzeczą dobrą. Ale w ten sposób usprawiedliwiano pragnienie zajmowania stanowisk, które zapewniały wielkie wpływy. W przypadku każdego poważnego kryzysu w historii Kościoła, na przykład wielkiej schizmy z XI wieku, czy XVI-wiecznej reformacji, albo też ogromnej sekularyzacji, która zapanowała w wieku XX i do dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, na tym etapie, obserwujemy, że główną przyczyną zerwania jest władza posiadania przez tych, którzy utrzymują, że są uczniami ubogiego, bezbronnego Jezusa. Co czyni pokusę władzy tak nieodpartą? Wydaje się, że łatwiej jest być Bogiem, niż kochać Boga. Łatwiej
kontrolować ludzi, niż ich kochać. Łatwiej posiadać życie na własność, niż kochać życie. Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie? My prosimy. Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli. Jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus pyta, czy kochasz mnie? A Ty daj, żebym ja siedział po Twojej prawej albo lewej stronie. Od chwili, gdy wąż powiedział, gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jesteśmy kuszeni, aby zastępować miłość władzą. Jezus doświadczył tej pokusy w sposób najbardziej przejmujący, począwszy od kuszenia na pustyni, aż po krzyż. Długa i bolesna historia Kościoła jest historią ludu stale poddawanego pokusie, aby postawić władzę ponad miłością. Panowanie ponad krzyżem. Prowadzenie ponad byciem prowadzonym. Jedna kwestia tutaj jest bardzo jasna. Pokusa siły najpotężniejsza jest tam, gdzie bliskość postrzegana jest jako zagrożenie. Nasze przywództwo często sprawowane jest w taki sposób, że nie wiemy, jak rozwijać ciepłe, bliskie relacje z innymi. I stąd pewna taka, powiedziałbym, oschłość, taki dystans, nadmierny dystans się tworzy między nami a tymi, którym przewodzimy. I w ten sposób, jeśli nie wiemy, jak rozwijać normalne, bliskie relacje z innymi, no to wybieramy siłę i panowanie. I tacy ludzie są niezdolni do tego, aby dawać i otrzymywać miłość. Więc tutaj mówię o pewnej pokusie, tak? Ale a wyzwanie? Jakie stoi wyzwanie przed nami? Wyzwanie jest takie, że inny cię poprowadzi. Inny cię poprowadzi. Przywołamy tutaj słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To jest Jan 21 rozdział. Znamy ten tekst. To są słowa Jezusa do Piotra. I słowa te dotykają samego serca naszego przewodzenia i zostały wypowiedziane, aby zawsze wskazywać nam na nowo, jak odrzucić władzę i pójść za Jezusową drogą pokory. Ale ciekawe to jest, słuchajcie, bo to jest jakiś taki paradoks trochę, prawda? Świat mówi i to jest takie jakby też, myślę, że przeniknięte, my jesteśmy przeniknięci tym. Świat mówi tak, kiedy byłeś młodszy, byłeś zależny i nie mogłeś iść swoją własną drogą, tak? Panować nad swoim przeznaczeniem. No i to się wydaje takie normalne, prawda? No logiczne. Jesteśmy mali, jesteśmy młodzi, jesteśmy dziećmi. Byłem zależny. Nie mogłem iść tam, gdzie chciałem, nie mogłem sam wpływać na wiele rzeczy. Jezus ma inną wizję dojrzałości. Dojrzałość oznacza zdolność do tego, by być prowadzonym tam, dokąd się nie chce iść. I zgodę na to, by być tam prowadzonym.
natychmiast po powołaniu Piotra, aby ten prowadził jego owce, Jezus ukazuje mu taką bardzo trudną prawdę, że sługa prowadzony jest do nieznanych miejsc, do których nie pragnie iść i do których podążanie wiąże się z bólem. Bo nasza droga nie jest bowiem drogą wiodącą do góry, w którą nasz świat tak wiele zainwestował, lecz drogą prowadzącą w dół, kończącą się na krzyżu. I może to brzmieć trochę dziwnie, ale dla tych, którzy usłyszeli głos wezwania pierwotnej miłości, czy kochasz mnie, i powiedzieli jej tak, wiodąca w dół droga Jezusa jest drogą do radości, do Bożego pokoju, do tej radości i do tego pokoju, które nie są z tego świata. I w tym punkcie dotykamy najważniejszej cechy kapłaństwa albo jakiegokolwiek przywództwa w Kościele, przywództwa chrześcijańskim. Nie może to być przewodzenie opierające się na władzy ani na sprawowaniu kontroli, ale ma to być oparte na odrzuceniu siły i pokorze, które objawiają cierpiącego Jezusa. Oczywiście bardzo ważnym jest wiedzieć i rozumieć, że wcale nie mam tutaj na myśli słabości w sensie takim psychologicznym, sytuacji, w której jesteśmy po prostu biernymi ofiarami manipulacji ze strony naszego otoczenia. Myślę o przywództwie, w którym dominacja jest odrzucana na rzecz miłości. Na tym właśnie polega takie prawdziwe przewodzenie, prowadzenie ludzi w znaczeniu duchowym. I w tym rozumieniu odrzucenie władzy i pokora w duchowym życiu nie oznaczają, że ludzie, którzy się nimi cechują, pozbawieni są kręgosłupa, pozwalają, by wszyscy inni podejmowali za nich decyzje. Są to natomiast cechy ludzi przepełnionych tak wielką miłością do Jezusa, że są oni gotowi pójść, gdziekolwiek ich poprowadzi, zawsze ufając, że z Nim odnajdą życie i że odnajdą je w obfitości. I dlatego chrześcijański przywódca musi być ubogi. Co jest dobrego w byciu ubogim? No otóż nic poza tym jednym, że umożliwia nam ono prowadzenie innych przez to, że pozwalamy, abyśmy sami byli prowadzeni. Więc będąc ubogimi, będziemy uzależnieni od pozytywnych, negatywnych reakcji tych, do których pójdziemy. I w ten sposób będziemy prawdziwie prowadzeni tam, gdzie Duch Jezusa zechce nas poprowadzić. Więc zamożność i bogactwo uniemożliwiają nam prawdziwe rozpoznanie drogi Jezusa. Święty Paweł pisze do Tymoteusza tak: a ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne i nierozumne pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. To jest pierwszy list do Tymoteusza. Więc jeśli jest jakaś nadzieja dla Kościoła, przyszłości Kościoła, to jest to nadzieja dla Kościoła, który jest ubogi, którego przywódcy pragną być prowadzeni, a nie tylko
prowadzić. Tak? Chcą być prowadzeni. No to, to jest bardzo ważne. To mi nawet się, właśnie jak powiedziałem, bardzo mi się dzisiaj ciekawie to wyszło. Zbiega z dzisiejszą Ewangelią. I z tym, o czym mówiłem w czasie homilii. Dzisiejsza homilia to jest owoc Lectio Divina, bo jeżdżę teraz, może ci z was, którzy byli na szkole, byli niektórzy z was, nie? Był Serhii, był Mikołaj, był... Kto jeszcze był? Nasi bracia benedyktyni, nie wiem, kto tam jeszcze był. W każdym razie właśnie dzisiejsze czytanie Ewangelii i to, co mówiłem, to jest owoc lekcji i medytacji i oracji z drogi Piotra, którą też przechodzimy na szkole w Salwatorianu w Krakowie. Teraz jestem uczestnikiem tej szkoły. To jakby zetknięcie się z tą moją osobistą wizją i z moim osobistym pragnieniem, kim ma być Jezus i kim jestem ja, powołany przez Niego. I z moją taką projekcją, jak to moje życie ma wyglądać. Więc ta moja projekcja, jak to moje życie ma wyglądać, moja fantazja na ten temat, ona często w ogóle się nie schodzi z tym, czego Jezus chce dla mnie i do czego On mnie powołuje i jakie zadania przede mną stawia. Ale pierwsze i ostateczne jest to nie nawet do czego On mnie powołuje i jakie mam zadania do wykonania, ale kim On jest dla mnie, kim jest sam Jezus. Więc w rozpoznaniu Jezusa jako tego, który jest ubogi i który poddaje się, prowadzi mnie do tego przekonania i przeświadczenia, że nie mam przede wszystkim walczyć o swoje. Ale może być tak, że ta droga właśnie jest taka sama jak droga Jezusa. Trochę to się też zbiega z tym, bo jest pewien jakiś taki ból może i obawa, lęk uzasadniony w nas, jeśli widzimy to, co się dzieje, na przykład w samym Kościele. No Kościół się raczej wygląda na to, że się nie rozwija, tylko się kurczy. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, dlatego że patrzymy z naszej własnej perspektywy, powiedzmy tu europejskiej. Kościół to jest rzeczywistość dużo szersza niż Europa. No, powiem wam, że ostatnio mieliśmy dwóch ciekawych gości u nas w poniedziałek. Byli u nas goście dwóch świeckich panów, ale misjonarze. Świeccy panowie, ale misjonarze. Posiadający dzieci, żony, czyli rodziny. Jeden z nich ma 4 dzieci, drugi ma 6 dzieci. Bardzo oddani Bogu, powiedzmy, w służbie misyjnej. Ze swoich rodzin oni nie uciekają, ale mają, no, po prostu świetnie pracują na polu ewangelizacji. Więc niesamowite historie opowiadali o tym, co się dzieje w innych rejonach świata, bo oni tam bywają. Mówili o Kazachstanie, mówili o Azji Środkowej, mówili... Nawet o Chinach mówili. Mówili o różnych miejscach, więc to, co my widzimy tutaj i teraz w naszym środowisku, to nie jest wszystko, co jest w Kościele. Są miejsca, gdzie wiara bardzo entuzjastycznie zostaje przyjmowana i wielu ludzi poznaje Jezusa. Nawet podzielili się taką bardzo ciekawą inicjatywą, bardzo. Słabo mnie był, to słyszał. Taki projekt 2033. To za 10 lat. 2033 rok to będzie 2000 lat od zmartwychwstania. Więc mówili, że mają taką bardzo śmiałą wizję i
marzenie, które mają nadzieję, że się spełni, że za te 10 lat, od 23, który mamy, do 33, następne 100 milionów ludzi pozna Jezusa. No bo w perspektywie globalnej to tu nas, chrześcijan, nie jest tak dużo. Co tu dużo mówić. Ale mają śmiałą bardzo wizję, że 100 milionów ludzi pozna Jezusa. To nie znaczy, że w Europie nie powinniśmy pracować, cokolwiek robić. Właśnie tym bardziej trzeba ze zdwojoną siłą i z entuzjazmem pracować na rzecz reewangelizacji naszego kontynentu. Powtórne głoszenie powinno się dokonać Ewangelii. Ale, no wiecie, naprawdę chrześcijaństwo bardzo dynamicznie się rozwija w świecie, w wielu miejscach. A najbardziej tam, gdzie jest prześladowane w sposób jawny. Tam jakby zasiew krwi męczenników przynosi niesamowite plony. I rozwój jest bardzo taki, powiedzmy, gwałtowny. Ci, którzy byli u nas tymi gośćmi w poniedziałek ostatni, jeden z nich to jest szef do spraw Europy całej wschodniej z Międzynarodowego Biura, to się nazywa Office, to jest Alpha International. Inicjatywa Alpha to jest inicjatywa ewangelizacyjna. Nie wiem, czy wy jesteście zapoznani w ogóle z tym. Wiecie, o czym ja mówię, czy nie bardzo? Kursy Alpha organizowane są w różnych częściach Kościoła i świata. I nawet chyba zostawiliśmy wam plakat kiedyś u was tu do katedry. Chyba już można go zdjąć, bo to był kurs, który już się skończył. Gdzieś tam na wejściu do katedry. Więc to jest kurs ewangelizacyjny, który trwa niedługi czas, 11 tygodni. I co wam chcę powiedzieć? Że w tej chwili ten kurs jest prowadzony w diecezji łódzkiej, na Wołyniu, biskup Witalii. Ale w jaki sposób jest prowadzony? I to jestem ja i 3 osoby ze mną świeckie. Jeździmy tam, a kurs jest prowadzony dla biskupa, księży i zakonnic. Czyli nie dla świeckich, a dla nich. W ramach spotkań diecezji, bo u nich, wiecie, u nas to jest dekanat, tak? A tamto diecezja to jest tyle, co u nas w dekanacie. To jest mała diecezja w sensie liczebności kapłanów, osób duchownych. Więc w przyszłym tygodniu jadę. Będzie już 5. i 6. temat. I ciekawa rzecz, że powiem tak, no nie jest to proste, to jest bardzo trudne wyzwanie. Prowadzić ewangelizację dla księży, zakonnic, biskupa. Ale no, dla nich to jest tak, jakby głoszenie podstawowych prawd wiary i kerygmat i najważniejsze podstawy, osnowy, tak, naszej wiary, to jest potrzebne zawsze i każdemu. W jakiejkolwiek formie by to się miało nie odbywać, zawsze tego potrzebujemy. Ewidentnie. Potrzebujemy, żeby był nam głoszony Jezus.